Proszę państwa, z drobnym kłopotem technicznym wracamy. Ze mną w studio profesor Jerzy Robert Nowak i profesor Tadeusz Iwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Podsumujmy naszą dyskusję, nasze rozważania dotyczące uchwały 447. Jeszcze raz, panowie, krótko mówiąc, czy możemy być spokojni? Czy będzie tak, że stworzyliśmy właśnie, czy Ameryka stworzyła, podpisał się dzisiaj pod tą uchwałą Donald Trump, stworzyliśmy mechanizm, dzięki któremu windykacja roszczeń pożydowskich będzie bardziej skuteczna? Czy jest to jakiś kapiszon, coś nieistotnego? Pan Tadeusz Iwiński uspokaja, podsumujmy, panie profesorze. Ja nie uspokajam, natomiast ja mam nadzieję inną, że to co zaznaczyło się w ciągu ostatnich miesięcy, te ataki ambasador Azari, która powinna być wypędzona z Polski jako persona non grata następnego dnia, ataki Netanjahu, Rywlina, najgorszego polakożercy izraelskiego, obudziły Polaków. Ja byłem w 6 województwach, w 17 spotkań w kwietniu i wszędzie zobaczyłem, że jest przełom. Ludzie, którzy kiedyś myśleli, że to mówienie, straszenie tą zaborczością, pazernością wobec Polski, to jest bajka o żelaznym wilku. Żydowskich środowisk, zwłaszcza amerykańskich, do których dołączyły niestety później izraelskie, bo w Izraelu było dużo mniej takiej agresywnej niechęci wobec Polaków. Ja to różnicuję. I to niech robią dalej tak. Ja mam nadzieję, że opinia polska się obudzi do końca i będzie oddziaływać na mięczakowatych monachijczyków z rządu. Używam określenia monachijczyk, bo wiadomo, czym było Monachium w 1938 roku i ustępstwa. Ludzi skundlonych, tak jak Czaputowicz, czy poprzednio Waszczykowski, czy Gliński. Już nie mówię o Dudzie. I to ludzi obudzi. A dlaczego skundlonych? Ja przede wszystkim, no, nie podoba mi się pana język, jak oczywiście używa. No, używa pan język obraźliwy. Obraźliwy. Ale oparty na faktach. No, jak wypędzenie ambasadora, wie pan. No, a to dlaczego po prostu nie? Nie tylko ja to mówię, Gadowski, no, ale trzeba się z Witold Tamo. Ale no, przepraszam, persona, no, są za autorytety. No, w związku z czym ambasador wykonuje polecenia. Czy ambasador ma prawo obrażać premiera? On zaatakował premiera Polski. Ja panu nie przerwałem. Ambasador wykonuje polecenia rządu po prostu i koniec. No. Jak zachowuje się agresywnie, to należy go przepędzić. Ale, no, przepędzić to pan sobie może owce przez łąkę. Nie, niekoniecznie. Zdarzali się. No, ale jeżeli pan mi pozwoli, jeżeli pan mi pozwoli. Więc nie podoba mi się w ogóle język i klasyfikacje dziwne i kwalifikacje, które pan przypisuje różnym ludziom. Otóż ja uważam, że oczywiście nigdy nie można przewidzieć, co się stanie. W tej uchwale nie jest wymieniona Polska. Nie można wykluczać tego, że będą jakieś poszczególne roszczenia, bo tego nigdy nie można. Natomiast ja bym proponował. Zabrzmiało groźnie w ustach pana profesora. Nie, ale ja bym proponował dokładne zbadanie umowy polsko-amerykańskiej z 1960 roku, gdzie tam za te 40 milionów dolarów Amerykanie przyjęli wszelkie zobowiązania, prawda? Więc to są kwestie dochodzenia majątności i tak dalej. To są bardzo delikatne w historii. No przepraszam. Ja jestem jako człowiek lewicy, może i socjaldemokrata, zwolennikiem, że wielu rzeczy, no przez na przykład tak jak oddawano teraz, prawda, już pomijam dyskusję błędów, moim zdaniem, które popełnił wicepremier Gliński, jeżeli chodzi o wiadomą fundację Czartoryskich, no, i tak dalej. Ale to nie, no, ale chodzi mi o to, że nikt, jak głęboko można sięgać w przeszłość, żeby zwracać własność. No, więc tu się wszyscy zgadzamy. Tak, tak, ale a propos obraźliwego języka, ja przypomnę, że w 1996 roku bardzo prominentna postać ze Światowego Kongresu Żydów, pan Singer, powiedział: będziemy upokarzać Polskę wszędzie, jeśli nie zadośćuczyni naszym roszczeniom. Co prawda potem go wyrzucono, bo okradł ten Światowy Kongres. Teorie profesora Nowaka, mroczne, ale sprawdzające się w rzeczywistości, przynajmniej po części, zdaje się potwierdzać też taka obserwacja, że jak to trudno jest Kongresowi Stanów Zjednoczonych uchwalić wizy dla Polaków, zniesienie tych wiz. A jak łatwo tak dziwaczną uchwałę, która sam pan profesor stwierdził, pan także, tak naprawdę nie wiadomo, do kogo jest skierowana, literalnie, gdyby to przeczytać. W związku z tym pokazuje to
po pierwsze z całą pewnością słabość naszej dyplomacji, ale i no wyjątkową złą wolę, bo skoro tak oczywisty akt, przecież wszyscy nasi sąsiedzi europejscy już nie mają wiz. No nie, nie, no pięć krajów ma jeszcze. No dobrze, my nie spełniamy tego kryterium dziwnego, minimum 3% odmów. I był taki okres. Ale kto o tym decyduje, o tych odmowach? No przecież to oni decydują o tych odmowach, no w ambasadzie. Nie, 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 no dobrze, konsulowie, ale no miała jeszcze do niedawna Grecja. I chodzi o to, że Polacy, to się wzięło stąd, że Polacy bardzo często przedłużali. Ja tego nie bronię, bo uważam, że wizy powinny zostać zniesione, prawda? To jest poza dyskusją. Tylko że no wprowadzono pewien przepis i myśmy tego przepis kiedyś było 10% odmów, teraz zostawiono aż 3%, czyli to jest bardzo małe. Ja jeszcze raz tylko, panie doktorze, po prostu apeluję o to, żeby nie używać słów. Niech pan nie apeluje, nie etykietuje, bo ja przeczytałem setki książek autorów żydowskich szkalujących Polskę, na przykład książkę Victims of Holocaust. To pan mi teraz nie przerywa. W każdym społeczeństwie ofiary Holokaustu oskarżają, gdzie na 13 stronie już było napisane, że Polacy byli tak antysemiccy w czasie wojny, że wśród Żydów było powiedzenie, jak Polak przeszedł obok Żyda i go nie zabił, to tylko przez lenistwo. Nie. Ja mam dość tego typu. W każdym społeczeństwie znajdują się osoby, które łamią prawo i tak dalej, i niestety wątek niechęci czy nienawiści rasowej występuje. Jakie nienawiści rasowej? Przede wszystkim przypomnę, że nikt więcej nie napisał ode mnie po wojnie, po 89, o Żydach, przyjaciołach polskich, asymilatorach. Ja krytykuję Dudę za to, że dał order Orła Białego dla Weissa, ale oburzam się, że nie dano dla Hemara, wspaniałego patrioty polskiego pochodzenia. Czy Dory Nelson, z którą się przyjaźniłam, pan pewno jej nie znał nigdy. I wiele odmiany miały te stosunki. No, ale pan wprowadza pojedyncze przykłady i z tego wyciąga jako nie, ja przytaczam przyjaciół żydowskich, rozmowy, których nie znamy. Mimo nie że doceniam. Pan profesor Iwiński nieco uspokaja, to jednak zgodziliśmy się co do tego, że jest ta uchwała dla Polski niebezpieczna, że pewne zagrożenia mogą się pojawić, co powiedział panie redaktorze, pan czas Iwiński, pokaże, to chyba najbliższe miesiące pokażą. Tu chyba takie ale jedna uwaga, nurtu, panie redaktorze, dlaczego z żydowskiej strony nie zwracałem się z roszczeniami do Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, a w Rosji też spore dobra żydowskie zostały przejęte, bo by nie dostali ani kopiejki, bo tam są twarde rządy, wyśmiano by, jak Putin wyśmiał kiedyś delegację żydowską, która przyszła do niego, że my tyle fabryk straciliśmy, ale pytał, a kto te fabryki zabierał? Żyd Trocki, Żyd Zinowiew, Żyd kamieniem i ale pan to wszystko karykaturyzuje. Wczoraj Netanyahu był w Moskwie, brał udział w defiladzie z okazji święta zwycięstwa. Prawda. A prezydent Duda nawet nie wysłał telegramu prezydentowi Rosji. A ja w Rosji dzisiaj, to, ale jeżeli pan mi pozwoli. No pan też mi przerywał, nie żartujmy. Nie, pan etykietkuje ciągle i to jest nieuczciwe i nierzetelne z pana strony. Dzisiaj na przykład w takim dowcipie starym, o którym się mówi w Izraelu, że jak się nazywa drugi język mówiony w Izraelu, drugi język, prawda, no bo pierwszym iwrit, prawda, czyli jakby nowoczesny hebrajski, to było zawsze, bo po pierwszym uważano, że jest polski, dzisiaj jest rosyjski, jest ogromny wpływ na przykład Żydów, jest wielka emigracja z Rosji, na rządy, głównym sojusznikiem Netanyahu jest partia rosyjska, to są dwie były, więc w ogóle stosunki Izrael, Związek Radziecki kiedyś i teraz Rosja są w ogóle na innym poziomie niż z Polską. I jeszcze raz wrócę do tego, że nowelizacja błędna, tak, ustawa o IPN-ie wyrządziła takie szkody i w środowiskach żydowskich, i w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, Izrael, że ja się prawie nigdy nie zgadzam z panem doktorem Cęckiewiczem. Prawda, który kompletnie jako historykiem, i on powiedział, że nie odrobi się tego przez wiele lat, i to się zgadza. To pewnie co do oceny tej ustawy się państwo, panowie się nie zgodzą, natomiast zamykając tą część naszej rozmowy,
i uznając uchwałę 447 za zagrożenie, to obaj panowie stwierdzili, przejdźmy do innej bardzo groźnej dla Polski sprawy, czyli do usunięcia, czy prób usunięcia pomnika Katyńskiego z New Jersey. Znamy tą sytuację, tamtejszy burmistrz pod wpływem właśnie tej narracji żydowskiej sam o tym mówi, sam wmawia nam współudział w Holokauście, co jest oczywistą bzdurą, chyba w tym towarzystwie nie musimy sobie tego wyjaśniać. No i pod wpływem tych trendów medialnych, trendów, nazwijmy to, politycznych, no w tej chwili, no, których emanacją jest ustawa, uchwała 447, jest zagrożenie, że ten pomnik zniknie, ten wyjątkowy pomnik z lat 80. jeszcze wtedy zaczęto zbierać te pieniądze, na początku lat 90. stanął w parku w New Jersey. No i teraz Polonia wywalczyła póki co tylko tyle, że do 29 maja zakazem sądowym on nie będzie ruszony, ale co później? Jak panowie to oceniają? Czy jest szansa na obronę tego pomnika i czy jest szansa na skupienie wokół tej sprawy środowisk polonijnych, ale może i nie tylko, właśnie jako kontrofensywy wobec tej narracji, która doprowadziła do takiego pomysłu? Panie profesorze. No może pan. Może dobrze, pan. Więc pamiętajmy, to jest nie stolica, nieduży stan, 9-milionowy. New Jersey, miasto Jersey City, wielkości Radomia dokładnie, 250 tysięcy. I ten pomnik, no, pochodzi z dawnego czasu i oczywiście trzeba go bronić, natomiast środowiska polskie w Stanach Zjednoczonych, jeszcze raz mówię, są bardzo zdezintegrowane. I jeżeli tutaj wykazują teraz jakąś akcję, to to jest godne podziwu, tylko za słabo. Za słabo pracowała polska ambasada i generalny konsulat w Nowym Jorku, bo takie rzeczy załatwia się nie krzykiem, tylko próbą rozmów. No i dobrze, ja jeszcze na naszego marszałka. Tak, no dobrze, więc kończę to. Czy marszałek Karczewski rzeczywiście, który jest, używa jak na PiS języka na ogół dość łagodnego, wytoczy sprawę czy nie, to jest inny wątek, ale zawiodła na pewno nasza dyplomacja, która jest słaba, no w tej chwili słaba, zwłaszcza po zmianach. Pan krytykował poprzednich ambasadorów, no ale w tej chwili po zmianach w dyplomacji się nie można nauczyć na kursie dwutygodniowym i tak dalej. Dobrze. Tylko ja jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do sprawy spotkania Netanyahu i Putin. Dla mnie to jest też groźne, bo pokazuje, że obchody takiego zakończenia wojny obchodzi Rosja i przedstawiając się jako główny zwycięzca wojny, i Żydzi jako jedyna ofiara, bo taka jest tego wymowa. I dla mnie jest to bardzo niepokojące otaczanie Polski. Natomiast byli też inni przywódcy, To akurat jest szczególnie wymowne, ci dwaj panowie byli obok siebie, powiedzmy od razu. Druga rzecz, dezintegracja. A kto odpowiedzialny jest za dezintegrację Polonii? Ja przypomnę, że pan Kwaśniewski atakował z werwą razem z premierem Buzkiem świetnego prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, Edwarda Moskala, z którym się przyjaźniłem i który już wtedy w 94, 5 i później latach przeciwstawiał się roszczeniom żydowskim i antypolonizmowi. Rozbijano tą Polonię, osłabiano czołowych przywódców, a teraz mamy to, co mamy. Jest szansa na obronę tego pomnika? Ja chcę przedstawić jedną niepopularną tezę. Oczywiście ja też sądzę, że się da obronić, on może być przesunięty w innym miejscu i tak dalej, bo to są jakieś plany. Otóż proszę zobaczyć, i to pokazuje, jak potrzebne są konsultacje w takich sprawach. To Jersey City jest takim wielokulturowym miastem, tam mieszkają zwłaszcza dużo Hindusów, jest poza Polakami i tak dalej. Co się stało w ostatnich miesiącach w Polsce? Ja byłem miesiąc temu w Bieszczadach. Jak zniszczono brutalnie Gruzy, na przykład pomnik generała Świerczewskiego w Jabłonce pod Baligrodem. Bez żadnych konsultacji, nie, ja tylko pokazuję. Agenta NKWD. Dobrze, wie pan, bohatera książki najsłynniejszej Hemingwaya, który walczył z fascyzmem. No i co z tego, agent NKWD wydawał wyroki śmierci na kowców, co pan tutaj żartuje? Musimy kończyć to spotkanie. Poznali państwo opinię panów profesorów w kluczowej dzisiaj sprawie, w sprawie podpisu pod ustawą, pod uchwałą 447 Kongresu USA prezydenta Donalda Trumpa. Poznaliście także ich opinie na inne tematy. Mam nadzieję, że wyrobili sobie państwo odpowiednie zdanie na ten temat,
to właściwsze dla was, to najwłaściwsze dla was. Oczywiście panowie profesorowie, bardzo panom dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Zostańcie koniecznie z nami. Za chwilę rozmowa o 7-godzinnym dniu pracy. Jest taka propozycja, 7 godzin pracy i wystarczy. Za chwilę ta bardzo gorąca kolejna rozmowa. Dziękuję. Do zobaczenia państwu.